Dzień dobry. Temat piąty z podręcznika i temat piąty, słuchajcie, który jest na stronie 66, to Rzeczpospolita Obojga Narodów. No i co my musimy się dowiedzieć? No patrząc na temat Rzeczpospolita Obojga Narodów, no to tak, jakich obojga narodów? Co to była Rzeczpospolita? Kiedy to powstało? Czy były jakieś przyczyny powstania? Może były jakieś skutki? Rzeczpospolita Obojga Narodów, jak nazwa wskazuje, chodzi o jakieś dwa państwa. Tutaj tak naprawdę chodzi o Rzeczpospolitą, czyli o państwo polskie i o Litwę. Bo my już z historii wiemy, że Polska i Litwa kiedyś były połączone. I tą historię mamy przypomnianą na samym początku tekstu, kiedy jest mowa o tym, że w 1385 roku Polska i Litwa po raz pierwszy zawarły Unię. To była wtedy sytuacja, kiedy Jadwiga, król Polski, musiała zostać wydana za mąż i tym mężem zostaje Władysław Jagiełło. I rozpoczyna się dynastia Jagiellonów. Wtedy cel był też taki, żeby pokonać państwo krzyżackie i te dwa cele zostały osiągnięte. Więc pierwsza unia, która została zawarta, to była unia personalna. Unia, która łączy dwa państwa poprzez personę, czyli poprzez osobę. Z czasem ta unia no już nie jest tak, może nie ważna, ale spełniła swoją funkcję. Pokonano krzyżaków, założono nową dynastię i dwa państwa niby funkcjonują razem, ale jednak zaczynają się troszeczkę od siebie oddalać. W związku z tym coraz częściej dochodzi do pomysłu, żeby jakoś bardziej połączyć i Polskę, i Litwę. Taki pomysł ścisłego połączenia pojawia się już pod koniec XV, na początku XVI wieku. Wtedy zostaje taka unia podpisana, ona jest tutaj w ciekawostkach, że zostaje podpisana tak zwana Unia Mielnicka, ale tak naprawdę ona się nie zrealizowała, ponieważ kolejny król, Aleksander Jagiellończyk, nie zatwierdził warunków tej unii. No i wraca pomysł, jesteśmy w końcówce, w drugiej połowie XVI wieku, już w końcówce bez przesady, w drugiej połowie XVI wieku i wraca pomysł ponownego złączenia Polski i Litwy. Przeciwne są temu wielkie rody magnackie litewskie, ponieważ oni absolutnie sprzeciwiają się takim bliskim związkom z Polską, bo boją się, że stracą swoją dosyć silną pozycję na Litwie. Natomiast rody szlacheckie litewskie bardzo chętnie chcą się połączyć, bo liczą na to, że jak Polska i Litwa się naprawdę połączy, to szlachta litewska dostanie te same prawa, co szlachta polska. Z drugiej strony szlachta polska też chce połączenia z Litwą, bo liczy się z tym, że może nabyć wielkie posiadłości na wschodzie. Dodatkowym argumentem, żeby połączyć te dwa państwa, jest pewne zagrożenie. Tutaj jak macie mapę na stronie 69, to mamy państwo polskie, mamy Wielkie Księstwo Litewskie i mamy, słuchajcie, potężnego wroga obydwu tych państw. Jest to państwo, które już kiedyś próbowało nas zaatakować, Wielkie Księstwo Moskiewskie. I wiemy, że mamy dosyć dużego wroga i Litwa ma tą świadomość, że gdyby została zaatakowana, to nie jest w stanie się sama obronić. Nie jest w stanie obronić się bez pomocy wojsk Królestwa Polskiego. I to jest kolejny argument, który mówi za tym, że należy połączyć te dwa państwa. Jest jeszcze jeden argument, który wynika z naszej sytuacji, naszej polskiej. Ówczesnym królem, moi drodzy, jest Zygmunt II August. Zygmunt II August posiada, w ciągu swojego życia posiadał 3 żony, ale nie doczekał się następcy tronu. Nie ma dzieci, nie ma następcy tronu i jest wielkie ryzyko, że potężny ród Jagiellonów, który rządzi 200 lat, ten ród wygaśnie, a w związku z tym stanie się to zagrożeniem dla dwóch państw, i dla Polski, i dla Litwy. Bo jak ród Jagiellonów wygaśnie na tym terenie, no to będzie możliwość przejęcia przez kogokolwiek tego właśnie państwa. Dlatego to Wielkie Księstwo Moskiewskie tutaj ma chrapkę na ten teren. I rzeczywiście król postanawia w takiej sytuacji zwołać obrady sejmowe. Zwołuje je w 1569 roku, tutaj mamy. Zwołuje je do Lublina i w tym Lublinie zaczynają się toczyć bardzo burzliwe obrady mówiące o tym, że Polskę i Litwę należy połączyć.
Magnaci litewscy są oczywiście oburzeni taką propozycją, wychodzą z tych obrad, zrywają sobie te obrady, są święcie przekonani, że jak oni opuszczą jako magnaci litewscy obrady sejmowe, to Sejm dalej nie będzie pracował. No właśnie tak się nie dzieje, bo król postanawia swoją decyzją włączyć do państwa polskiego Podlasie, Wołyń i Ukrainę. No i magnaci litewscy zobaczyli, że to idzie w złym kierunku i wracają na te obrady. Obrady się toczą i decyzja jest jedna. Decyzja jest taka, że 1 lipca 1569 roku zostaje podpisany w Lublinie uroczysty akt o założeniu tak zwanej Unii Lubelskiej, o akt o powstaniu nowego państwa zwanego Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Obojga, czyli Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest ten dokument, gdzie rody szlacheckie, słuchajcie, to co tu widzicie, te pieczęcie to są nic innego jak pieczęcie rodów szlacheckich, które są na obradach tych sejmowych i które swoją obecność potwierdzają taką pieczęcią i potwierdzają też akt Unii Lubelskiej, czyli potwierdzają fakt powstania nowego, prawdziwego państwa, jednolitego, tak zwanej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ten dokument jest dzisiaj w Warszawie, on można zobaczyć, jest autentyczny. Teraz, co to znaczy, że powstaje jedno wielkie, silne państwo? Tak jak tutaj mapka wskazuje i linia granicząca, no to już widać, że mamy jedną granicę. Okazuje się też, że w ramach tej Unii coś mamy wspólne. Co będzie wspólne? Na pewno wspólny będzie król. Na pewno wspólna będzie polityka zagraniczna. Na pewno wspólny będzie Sejm i Senat. I na pewno, słuchajcie, wspólna będzie moneta. To ma być wspólne dla tych państw, ale pewne rzeczy zostaną też oddzielne. Czyli skarbiec będzie polski i litewski, będzie oddzielny. Wojsko będzie polskie i litewskie oddzielne. Urzędy będą oddzielne i sądy będą oddzielne. Natomiast państwo przybierze jedną nazwę i przybierze jeden herb. Zmienił się herb państwa polskiego. Ten herb jest również w książce na 67 stronie. Herb składa się oczywiście z symbolu polskiego, czyli z orła, ale składa się też z symbolu litewskiego, czyli z tak zwanej pogoni. Powstaje nowy herb i powstaje nowe państwo o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Jest to potężne państwo, mówi się, że praktycznie jest to państwo od morza do morza. Od Morza Bałtyckiego praktycznie tutaj będziemy mieli do Morza Czarnego. Potężne państwo, państwo, które liczy 800 tysięcy kilometrów, czyli jest 3 razy większe od dzisiejszego państwa, które liczy 7 milionów mieszkańców, jest państwem wielowyznaniowym, wielonarodowościowym, wielokulturowym. Zachowane zostały odmienności religijne, bo będziemy mieli tu wszystkich chrześcijan, czyli będziemy mieli katolików, będziemy mieli też protestantów, ale będziemy mieli też wyznawców prawosławia. Zostają zachowane odmienności językowe, oczywiście językiem urzędowym będzie język polski, natomiast też te dialekty, wszystkie mniejszości tutaj będą posługiwały się swoim języku. Wprowadza się ogólnie pojętą zasadę tolerancji na tych terenach i państwo staje się bardzo bogate w kulturę, ponieważ dojdzie do wymieszania tych naleciałości kulturowych z różnych terenów. Będziemy tę kulturę rozszerzać i poznawać. I kolejna rzecz, jesteśmy potęgą na mapie, jesteśmy potężnym państwem. O tej Unii, o tym sojuszu mówi się, że jest to tak zwana Unia realna, czyli Unia prawdziwa. Naprawdę łączymy po prostu te dwa państwa. W XIV wieku mieliśmy Unię personalną, kiedy to Jadwiga wychodzi za mąż za Jagiełłę i tworzymy nową dynastię, a teraz mamy Unię realną, Unię prawdziwą. O tej Unii wspomina też 300 lat później Jan Matejko, malując obraz Unia Lubelska, który znajduje się dzisiaj w muzeum w Lublinie i malując ten obraz pokazuje kilka informacji. One są tu opisane w podręczniku, więc warto sobie doczytać. Ja tylko powiem, że główna postać to jest nasz król Zygmunt II August. Za nim wisi arras, który ma orzełka polskiego. Król trzyma w ręce krzyż, czyli nawiązuje do wartości chrześcijańskich w tym nowym państwie.
siedzący tutaj, znaczy taki na biało ubrany pod dwójeczką, jest to prymas Jakub Uchański, który na kolanach trzyma Biblię, na której to szlachta składa przysięgę, że godzi się na ten sojusz. Ale pod trójeczką mamy Mikołaja Radziwiłła, który jako senator jest przeciwnikiem tej unii, o czym świadczy wyciągnięty jego miecz, i on się nie zgadza na tą unię. Czyli Matejko chce pokazać, że ta unia to są zarówno też i zwolennicy, i przeciwnicy. I tu na obrazie pokazano też Annę Jagiellonkę. Anna Jagiellonka to jest siostra Zygmunta Augusta, która się przygląda teoretycznie tym obradom. Matejko też, malując Annę Jagiellonkę na obrazie, chce powiedzieć, że ta kobieta była dla historii ważna i rzeczywiście ta jej ważność ujawni się po śmierci króla, kiedy to będą szachować jej stanowiskiem, czyli królewny, żeby ją dobrze wydać za mąż, żeby mieć dobrego króla przyszłego dla Polski. Ale to już jest całkiem inna historia, którą pewnie gdzieś tam Wam opowiem. Dobrze, temat mamy zrealizowany. Ja Wam dziękuję bardzo i do zobaczenia kolejnym razem.